Cześć Wam, to ja Tymry. No i dziś taki mały update plus nowe customy. Filmik będzie podzielony. Na razie nagram jego pierwszą część i później nagram jeszcze drugą. Wy akurat nie zauważycie tej różnicy, gdyż po prostu ją dostawię. Ale tak, zaczynając może od nowego customa. Jednego z nich to jest to. Taki oto pan. Niestety nie widać do końca jego cieniowania, no bo mój telefon po prostu nie lubi kontrastów, ani jasnych, ani ciemnych kolorów, no niestety. Na zdjęciach wszystko będzie widać, które zrobię i dodam za tydzień. Tak, jest to Wałach Apaluza, teraz już raczej jakiś Pint Horse ze szlejch, wycofany z bodajże 2000, chyba drugiego roku jest to model. Bardzo przeze mnie lubiany. On, jak byłam dzieckiem, to był to mój taki wymarzony model, którego udało mi się dorwać, pamiętam, kiedyś na OLX-ie za 15 zł i byłam po prostu w niebo wzięta, bo ciężko w ogóle kiedyś były strasznie niedostępne takie stare szlejchy. No a akurat ten to nie jest ten model, jego mam bodajże z wymianki. Tak czy siak, było dużo więcej prepingu, ale się udało. Zrobiłam go właśnie tutaj na takiego sroka tego konika. Jak widać, przeważa tutaj kolor biały, ma tylko parę plamek. Ogólnie tak, biały kolor jest pocieniowany na żółto, ale no niestety tego nie widać. No cóż, staram się jak mogę, ale no chyba nie zobaczycie mimo wszystko. Wezmę z tej strony. Nie, niestety nie widać na filmiku. Trudno. Za tydzień będę w domu, bo jak widzicie, teraz nie jestem u siebie w domu. To wtedy zrobię zdjęcie aparatem i wstawię na Instagrama, to będzie można zobaczyć. Tak samo na stronę na Facebooku, bo nie wiem, czy wiecie, ale założyłam znowu stronę na Facebooku, ale o tym za chwilkę w update'ach. Przechodząc dalej tutaj do konika, no to tak. Ogólnie zainspirował mnie koń z TikToka, ale zrobiłam akurat drugą stronę, tą łatkę i troszeczkę inną tutaj na piersi. I tak, staram się za bardzo nie ruszać telefonem, bo nie wzięłam ze sobą statywu, ale no muszę Wam to nagrać. Konik nie jest na sprzedaż, jest dla mnie. Ma na imię Amulet. Tak jakoś mi się skojarzyło. I tak. No, oczka tutaj, jak widać, są oba rybie. Próbowałam jakoś w miarę spoko wykończyć te łaty i w sumie nie wyszło jakoś tragicznie. Też są pocieniowane. Grzywa. Też zrobiłam troszeczkę, ja taką, że tak powiem, ciemniejszą. Ogonek na końcu zażółcony. No, ale szkoda, że nie widać tego żółtego na modelu. No jak widać, dodałam mu dużo żył, uznałam, że jest zbyt taki gładki ten koń i chcę tutaj dodać mu coś jeszcze, żeby był ciekawszy, bo ogólnie model jest świetny, ale no dla mnie był jakiś taki no zbyt gładki, bo on akurat ma mało tutaj rzeźbienia na całym ciele, więc uznałam, że dorobię mu żyły. Na pysku dorabiałam też, tutaj na szyi, wiecie, jak taki koń po pracy. Tutaj na nóżkach dorabiałam, właśnie tu, na brzuchu. Tak to wygląda. Nie ma w sumie tragedii. Myślałam, że będzie gorzej wyglądało, bo jak je robiłam, to tak średnio to było. Tutaj jeszcze tu na nóżkach. Tutaj na szyjce i na pysku. Także w miarę spoko to wygląda. Męczyłam się także wczoraj z nadkopytkami. Akurat fajnie mi się je dość robiło. Jestem całkiem zadowolona z efektu, jaki udało mi się uzyskać. Jak widzicie, nie są całkiem, że tak powiem, jednego koloru, tylko mają te paseczki takie. Też starałam się jakoś pocieniować i w sumie bardzo mi się podoba. Niestety spód, no spód nadal u mnie jeszcze cierpi. Kopyt. Cały czas się uczę, jak to zrobić i nie mogę wymyślić. Tak, drugie oczko też widzieliście, ma rybie. Tutaj ma taką jeszcze jedną łatkę. No i uszka także ma, tak że tak powiem, pół na pół podzielone. Tak. Odmianka na pysku taką
Te kropeczki dodałam tak sama po prostu, żeby nie było aż tak nudno. I tak wygląda. Jest w sumie urocznie. Dobrze. Teraz, akurat jeśli chodzi o drugiego customa, to jeszcze go nie skończyłam. On sobie stoi tam, będzie to custom na sprzedaż, ale no, po nagraniu tej jednej części ja sobie jeszcze do niego usiądę. Za chwileczkę, bo zostały mi w sumie tylko kopyta. I tyle. Więc naprawdę nie ma dużo roboty, ale jego zdjęcia także oczywiście pojawią się dopiero za tydzień. A teraz update'y. Pierwszym update'em, który widzieliście w filmiku, na pewno poprzednim, kilka filmików wstecz, niestety odszedł pierożek, chomik z Najda. Ten taki włochaty widzieliście zresztą. No nie wątpię w to, że on po prostu był już wiekowy, bo on odszedł z jednej strony dobrze, z dnia na dzień, akurat jak byłam na wyjeździe, więc no lipa. Ogólnie to on był z Najdą 5 marca, czyli w sumie był ze mną rok ponad. 5 marca został znaleziony na klatce schodowej i ja się, że tak powiem, zgłosiłam jako dom tymczasowy. Ale jak on przyjechał do mnie, no wiecie, chciałam, bo no, Bleska była tutaj z Gdańska też i mówiła, że no, nie może go zabrać do domu. Ja akurat byłam na miejscu i uznałam, kurczę, dobra, wezmę go, pójdę z nim do weterynarza, no i oddam do adopcji wtedy. Ale no kurczę, jak już przyjechał, jak go zobaczyłam, to uznałam, że zostaje permanentnie ze mną. Także no nie wiadomo w jakim był wieku, ale przyjechał do mnie dorosły na pewno. No i kurczę, teraz też już od jakiegoś czasu, wiecie, tak troszeczkę sierść mu wypadała, taka rzadsza, była krótsza, więc po prostu już było wiadomo, że jest to chomik wiekowy. Nic mu nie było, nic mu nie dolegało, bo wiadomo, jeździłam na kontrolę do weterynarza, jeszcze przed moim wyjazdem byłam, to było przed jego śmiercią jakieś niecałe 2 tygodnie i też pani go przebadała, też pod znieczuleniem, wszystko ładnie, pięknie, okej, nic mu nie jest. No i kurczę, mój dziadek się nimi zajmował, jak mnie nie było. I mówi właśnie, że dzień wcześniej już nie zjadł z miseczki nic. W sensie nie było nic wyjedzone, ale normalnie sobie biegał, chodził, nie było nic po nim widać. A następnego dnia przyszedł, no to już niestety leżał sztywny, zwinięty w kuleczkę. I tak się skończyło. Więc został mi tylko marwelek. Ale cieszę się z jednej strony, że nie chorował tak jak na przykład moja Banshee. Przecież ona tak się męczyła, że aż przykro było patrzeć. No, kolejny update to jest taki, że sprzedaję Magnuma. Tak, na pewno widzieli, jeśli no, większość z Was może widziała na Facebooku albo Instagramie, że wystawiam właśnie go. Bo tak jakoś, no zaczęłam już ten jego prepping, ale kurczę, powiem wam, że jakoś nie mogę się do niego przekonać. Dla mnie jest po prostu brzydki. W sensie, ciałko ma naprawdę piękne, ale jak się spojrzy na jego ryjec z tej strony, to po prostu, no, nie mogę go przeboleć. Poza tym, on jest zrobiony z takiego materiału, że jak go dotykam, to mi przychodzą aż gęsie skórki dostaję, tak jakbym tkała tablicę. Nie wiem czemu, po prostu tak jest. I ciężko mi się w ogóle na nim robi prepping. A po trzecie jest dla mnie za wielki. Na początku mówię, o fajnie, jaki duży, ale jednak kurczę, naprawdę jest za duży, przynajmniej dla mnie, bo on jest skala 1,8. Tutaj macie szlejcha do porównania. Jest dużo większy od brejerów też traditional, więc no po prostu nie mój gust. Kocham hały, ale jego nie. Także go tutaj wystawiłam. No i na razie jest już wstępnie sprzedany, bo ja za niego będę brała za raty, no bo jednak to dużo kasy. I już mam osobę chętną raczej na 100%. No i akurat będzie to spłacanie no rok, zanim w ogóle go wyślę. Ale no, ogólnie też się zdecydowałam, dlatego że mam na chcieliście Fritza, który jest moją drugą wymarzoną arką, zaraz po Thunderbucie, którego zresztą już mam. Bo Fritz mi się zawsze podobał, tak samo Rajach, więc jeden z tych dwóch po prostu zostanie kupiony za hajs z tego. Zależy, który pierwszy się nawinie w normalnej cenie i unpainted, bo
akurat Raya i ten Thunderbolt, oni chodzą z, tfu, Fritz chodzą naprawdę drogo, bo od $500 zwyż. Więc no, mam nadzieję, że uda mi się coś znaleźć w tej cenie. Zobaczymy, jak to tam będzie. No i jeszcze poza tym mam modele z chciej listy do wykupienia. Ale no to na spokojnie wtedy. Tak, kolejny update, jaki chciałam powiedzieć, kolejny update, w sumie nie wiem, ale przejdziemy sobie tutaj do tego stanowiska. No, jak widzicie, ja teraz jestem w Gdańsku, tutaj u siebie wzięłam ze sobą parę modeli. No i też właśnie, żeby sobie tutaj, że tak powiem, umilić czas pobytu, bo na razie mojej współlokatorki nie ma, będzie dopiero dzisiaj. Ale tak, tutaj jest Jasrek, który też jeszcze tutaj troszeczkę preppingu mu zostało, bo muszę nadbudować mu grzywę i ogon, bo ma dużo, dużo bąbelków tutaj też, znaczy takich dziurek. I po prostu muszę zakleić wszystko, bo nie uda mi się, że tak powiem, powtórzyć stylu tutaj rzeźbiarki na tym. I będzie taki minimalnie, ta grzywa taka minimalnie bujniejsza, ogonek też. Ogólnie chciałam zrobić długi, ale okazało się, że jednak autorka nie pozwala na przeróbki. Więc dogadałam się z nią, że tylko bujność tutaj grzywy i ogonka sobie tutaj zmienię. Ale to spoko. Jeszcze tutaj na nogach muszę zrobić mu prepping tylnych. Na pleckach tutaj jeszcze, no troszeczkę tego zostało, ale też czekajcie na okiem kolekcjonera. Będzie mimo wszystko, więc spokojnie. Tak, tutaj ten pan, tak jak mówiłam, on będzie na sprzedaż. Jest to model w sumie unikatowy, prawdziwa perełka, gdyż to jest Safari Blue Ribbon, akurat Fallblood. A ta seria jest ultra trudno dostępna nawet za granicą. Z tego co patrzyłam, to tam tylko poszczególne modele się powtarzają, a niektórych nie ma w ogóle. Nigdzie po prostu, nigdzie. I to jest jeden z nich. Raz go chyba tylko widziałam na sprzedaż. No ale tak, ogólnie cena za niego będzie naprawdę okazyjna, bo będę chciała za niego tylko tyle, ile jest warty model, bez malowania tego mojego tak naprawdę. Więc w sumie, jakbyście kupili konia, to tak myśląc nad tym, to malowanie macie za darmo na nim. Więc naprawdę się opłaca, a tak tanio sprzedam, no dlatego, że potrzebuję po prostu hajsu na modele inne, chcielibyście. Będzie także możliwe za niego zrobienie zamówienia na przykład z Brayer.pl albo z Monocerusa. Też nie ma z tym żadnego problemu. To też fajne rozwiązanie. Jest on taki skarbniany z jabłuszkami. Tutaj się bawiłam troszeczkę. No i w sumie gloss tylko został jak dojadę do domu, bo ze sobą nie wzięłam. No i tutaj kopyta. Zrobić dzisiaj kasztany jeszcze. No i podkowy i będzie gotowy, także zaraz też go zobaczycie. Znaczy zaraz, no, wy zaraz, ja nie do końca. Skończył mi się werniks, teraz muszę czekać, aż przyjedzie, bo dosłownie jest końcówka, może starczy na dokończenie pryskania jego. Raz spryskanie nóg i tyle. No i mam nadzieję, że dojdzie do momentu, do którego tutaj jeszcze będę. Oby. Bo lipa, bo chciałam jeszcze jego tutaj skończyć w ogóle szaryfa, bo robię szaryfkę na maść brudno-kasztanowatą i będzie taki sam jak Tetris, czyli ten custom na moldzie Banks Vanilla, którego robiłam na Namu Paimo. Będzie taki sam, tylko że możliwe, że dodam jeszcze jakieś, nie wiem, odmiany Sabino albo coś w tym stylu, ale zobaczę jeszcze, jak to tam wyjdzie. Zaraz idę właśnie spryskać ostatnią warstwą tego brązowego. Niestety on jest gloss. No i przed następną warstwą trzeba go zmatowić werniksem. A ja werniksu już nie mam, więc jest cudownie. Więc w sumie pewnie to, czym będę się dzisiaj zajmować, to będzie jasyr. Może uda mi się w końcu tutaj do końca zrobić. Ale też nie mogę się doczekać. Ale zobaczę go w malowaniu. Bo nie wiem, czy wiecie, ale planuję go na takiego jasnego siwka. Dobrze. Filmik trwa 15 minut, a jeszcze nie skończyłam. Będzie następna część. No dobrze, to myślę, że chyba z takich newsów to
Tak mi się wydaje. To chyba tyle. Aha, nie, jeszcze jedna rzecz. Z Finlandii jadą do mnie modele, dwa buziaki na malowanie. Znaczy dla mnie ogólnie, bo ja sobie je kupiłam. Mianowicie dwa razy American Pharoah z Breyer Traditional, ten na moldzie Rafian. I właśnie, oba będą na sprzedaż po malowaniu. I tak, jeden będzie niezmieniony nic, tylko zmieni płeć i przemaluje go na rafian. I wiem, że tutaj sporo osób jej szukało, to będzie okazja, żeby sobie po prostu ją kupić, ale w wersji customa. A wiadomo, że custom jest fajniejszy niż oryginalne malowanie, bo jest niepowtarzalny. I no, i do tego będzie tańszy niż rafian, taka oficjalna z Breyer. Bo najprawdopodobniej będzie za jakieś 400 zł plus wysyłka. Tak planuję, jeszcze zobaczę, jak on będzie wyglądał, ile będzie z nim roboty. No, a taka normalna rafian, no to kosztuje 500, 600 nawet potrafi kosztować, w sensie z Breyer. Więc to się opłaca. Jeśli ktoś by chciał, no to śmiało do mnie pisać. A drugi będzie drastikiem na konika brykającego i też będzie na sprzedaż. Raczej, gdyż u mnie na półce się po prostu nie zmieści, bo wiem, że ten model jest dość długi. Tak, a tymczasem to by było na tyle i zaraz Wam pokażę tego tutaj skończonego konika. Dobrze, a więc tutaj łapcie skończonego konika. Tylko przypomnę, że właśnie jest to konik na sprzedaż. Jest to firma Safari LTD z serii Blue Ribbon, która jest już dość dawno wycofana i ultra trudno dostępna nawet za granicą. Tam jest tylko parę modeli powtarzających się z tego co widziałam, tylko raz go widziałam. Także no jest to unikacik. Tak wygląda. Ogólnie jeszcze muszę dać mu gloss na oczki, ale to jak będę w domu, bo dopiero i tak wysyłka by była za tydzień, jak wrócę do domu. Muszę porobić mu zdjęcia do certyfikatów. Konik ma jabłuszka. Z obu stron jest skarogniady z jabłkami. Ma zabrązowiony ogon oraz grzywę. Cieniowane oczywiście. Strzałeczkę tutaj, grzywkę też ma taką fajną brązową. Oraz trzy skarpetki na nóżkach. I teraz tak, jestem bardzo, bardzo dumna z tego, jak mi wyszły kopyta. Bo cały czas się uczę robić kopyta, ale jestem naprawdę bardzo dumna z efektu końcowego kopyt. Naprawdę mi się podobają, jak to mi tutaj wyszło. Szary w sumie też jest niczego sobie, to bez odmianki. Ale no tamte z odmiankami tak bardzo mi się spodobały, że będę normalnie częściej robiła te właśnie paseczki na kopytach, bo super to wygląda, naprawdę. Mówiąc nieskromnie. No, także taki konik. Jeszcze dam wam porównanie ze szlejchem, gdyż on jest większy od szlejch. Ta seria była większa. Pokażę wam tutaj. O! Takie porównanie, więc nie jest malutkim. Jest to mniej więcej skala klasik, tak myślę. Oni akurat nie mają jakichś Breyer ustalonych skal, ale naprawdę mi się osobiście podoba. I gdyby nie to, że nie zbieram tej skali, to zostawiałabym go sobie na 1000%, bo myślałam, że mi nie wyjdzie, ale z drugiej strony bardzo, bardzo podoba mi się efekt, jaki udało mi się na nim uzyskać, zwłaszcza te kopyta. Naprawdę. I odcień fajny też wyszedł i w ogóle. Konik w sumie jest wystawiony na OLX-ie, mogę także wystawić na Allegro, na prośbę tylko tam będzie drożej. Linka do OLX będziecie mieli w opisie. A tymczasem powiem Wam, dlaczego taka cena, a nie inna. No mianowicie jest wystawiony tak naprawdę za cenę i wartość samego modelu, bez malowania. Ogólnie powinien być 200 zł droższy, biorąc pod uwagę moje malowanie. Ale chcę szybko po prostu go sprzedać, gdyż potrzebuję hajsu i na Netflixa, i na inne opłaty, i na inne modele z chciej listy.
Więc zawsze tam część idzie opłacić, chociażby SM-ki, bo mam na oku już parę. No i wiecie, jak można żyć bez Netflixa? Mam 70 groszy na koncie, więc się nie da. Przykre. Ale no tak. Koniec końców, wniosek jest taki, że wystawiam, jak kupujecie, na przykład kupicie sobie tego konia, no to tak naprawdę malowanie na nim macie za darmo. Płacicie tylko jakby za wartość modelu, a nie za malowanie. To jest taki gratis. No nie no. Ale no, patrząc na to pod innym kątem, to właśnie mniej więcej tak to rozumiem. Także według mnie się naprawdę bardzo opłaca. Konik, chyba jako jedyna mam go w Polsce, to jest jedyny model. Ten Malt, w sensie Anglika, właśnie w Polsce nie widziałam, żeby ktokolwiek inny go miał. Także też jest wyjątkowy. Fajnie, fajne ma to malowanie, mi się mega podoba, więc jeśli chcecie, no to śmiało pisać albo na Priv, albo przez OLX, tam też są teraz te bezpieczne wysyłki, tak też na spokojnie robię, tylko dopiero bym je włączyła, no za tydzień, jakbym wróciła do domu, tak się też można umówić. Ale no, tymczasem to by było w sumie na tyle. Zaraz idę dalej do roboty z Jasyrkiem. Jedzie, 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 jedzie. No i co? No i w sumie to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do kupna konika, bo jest śliczny. Cześć!